rozdział drugi pojawił się na skrzyżowaniu trzeciego powstania, na której jestem, Zaleją Piłsudskiego. I w związku z tym zastanawiam się, czy tutaj nie byłoby lepszym rozwiązaniem zamknięcie tego odcinka, który jest przed nami, i wprowadzenie tutaj znowu odcinka dwukierunkowego tutaj pomiędzy tym wjazdem do Podwórek a ulicą Kosmonautów, bo w tej chwili mamy tutaj drogę jednokierunkową, a do ulicy Piłsudskiego przejeżdżamy przez taki, można powiedzieć, wykop. Zresztą zobaczmy. Ja przypominam, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń prędkości, a więc teoretycznie możemy w to coś wjeżdżać nawet z prędkością 50 km na godzinę. Powiem szczerze, strasznie to wygląda. Wjeżdżać tutaj. A więc tutaj jedynka i prędkość jak na placu manewrowym. Nikomu, kto będzie miał to do przejechania na egzamin.